Cześć, witamy. Witamy w trzecim odcinku programu Zapytaj Górnika. Pierwsze pytanie od Daniela Olszewskiego. Pytanie do całej trójki. Jaki jest wasz ulubiony klub zagraniczny? My favorite team outside of Poland is Atletico, of course, because I was born then and always I support them. Jesse? For me is Atletico de Madrid. I fan this club. No ja tutaj z racji tego, że gdzieś ta moja przeszłość jest związana z tym klubem, więc Real Madrid. Pytanie do Szymona, czyli do mnie. Jak wspominasz okres gry w Hiszpanii? No więc to był inny okres życia, gdzieś tam gry w piłkę niż ten, który teraz jest, ponieważ wtedy wchodziłem w tą piłkę. Miałem 16 lat, więc na pewno była to dla mnie wielka, wielka szkoła i myślę, że dzięki niej jestem tutaj. Od Andrzeja Markiela do Igora pytanie. Igorku, czy ty wiesz i czujesz to, jak my ciebie tutaj mocno kochamy? Queremos siendo querido zawsze. Czy sientes como te quieren aquí en Zabrze? Yeah, of course. From the first day I came here 3 years ago, I feel the affection of the fans and the love of the fans, and that's why also I'm still here, because this is super important for me. Mm-hmm. Pytanie do Jesusa. Czy podoba ci się śpiew po zdobytej bramce Jimenez, Jimenez? Si te gusta. Si me gustó. Esta canción. Na pewno. Na pewno tak. Na pewno tak. No i krótko i zwięźle. Super. Lubię? Lubię. Mhm. Igor, Patrz. Czy chciałbyś zostać w Polsce po zakończeniu kariery i na przykład pracować w Górniku z młodzieżą? I'm not thinking in the end of my career, because still long time ahead. So we'll see what's happened after, but for now on I'm only thinking in Górnik. Mhm. Like a player. Kolejne pytanie do mnie. Grając w Hiszpanii, zagrałeś jakiś mecz przeciwko komuś, kto miał później okazję grać w Ekstraklasie? A więc grać nie pamiętam, ale miałem przyjemność dzielić z Javim Hernandezem z Krakowi mieszkanie. Mieszkaliśmy razem, gdzieś tam mieliśmy wybór, każdy kto chciał, kto miał jakąś rodzinę, dziewczynę, mógł mieszkać z nią. Ja byłem tam sam i zdecydowałem się mieszkać z Javim. Później życie tak się potoczyło, że w zasadzie graliśmy przeciwko sobie na polskich boiskach. No i myślę, że to jest to piękno piłki, że możemy się spotkać w drugiej części Europy i tam również ze sobą rywalizować czy dzielić szatnę. Kamila Wieczorek do Jesusa. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś ulubieńcem damskiej części publiczności na Górniku? Czy te dał cuenta que la parte de mujeres de estadio de los fans de Górnik que te gusta mucho? Yo gusta las mujeres. Sí. Normal, ¿no? Es normal. Yo estoy en fajne. Estoy fajny, przystojny, simpatyczny. Sympatyczny. I wesoły. Ha! No tutaj dość ukąśliwe pytanie do mnie. Czy to prawda, że jesteś królem ślizgów? No co tutaj powiem? Myślę, że to nie trening, bo i mój syn 5-letni idąc już na trening, to już trener go tam pomina, żeby Franek nie rób ślizgów, więc gdzieś to, no gdzieś tam to się wywodzi. Nie jest to jakoś wyuczone zagranie. Niestety syn to przejął po mnie. No ale też gram na takiej pozycji defensywnego pomocnika, gdzie trzeba dać twardo i myślę, że gdzieś tam z tego słynę. I nie zawsze to jest dobre, ale czasami pomaga drużynie. Pytanie do Hiszpanów. Macie lekcję języka polskiego? Damos clases de polaco y que es potrafilse. Que sabéis cantar en polaco. Sí, hablar en polaco. Así, trochę.
Estoy aprendiendo polaco. Uczę się polsku. Raz tygodniu. I to więcej. Lepiej rozumiem, ale mówiłem trochę. Mówisz trochę. Mówisz trochę, ale rozumiem wszystko. Tak. To co Dani zawsze powtarza. Proste słowa. Rozumiem wszystko. Wszystko rozumiem, ale nie wiem mówić. To taka przyśpiewka stara. Krok po kroku, tak. Krok po kroku, poko a poko. Krok po kroku, Dobra. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Polski język nie jest łatwy, nie co? Jest łatwo. Nie jest. Pytanie głównie do Hiszpanów. Jak bardzo rozpoznawalne są wasze twarze na śląskich ulicach? Mieszkacie jak mnie wam w Gliwicach, więc jak to wygląda właśnie tam? Dużo osób podbija o zdjęcia i autografy. Czy może jednak unikacie tych sytuacji i większość czasu spędzacie w autach? Mocne. Pues para vosotros. Sangue más en Gliwice, que si pasamos mucho tiempo firmando autógrafos. Sí. Con aficionados y saben. Sí, there are many fans in Gliwice from Górnik Zabrze and yeah, sometimes in the arena que they stop us to sign some autograph or to take some photos, but we are very glad to do it. Tu też i the same. To samo. To samo co kolega. Ale minu. Ale mniej. Tak, bo po Toro Jimenez. Nie robią ci na ulicy. Nie było jeszcze. To nie. No widzisz. Teraz robisz dobry sezon, to cię będą robić. Tak. Zdjęcia tak. Dziewczyny. Ale Jimenez nie. Ale będzie. Ale będzie, dobrze. Po dobrym sezonie będzie. Szymon, mamy tutaj na Twitterze od 2 lat zagadkę. Z Hiszpanami porozumiewasz się bardziej po hiszpańsku, czy bardziej po angielsku? A może jakieś wyćwiczone polskie słówka? No więc gadamy po hiszpańsku tutaj w zasadzie. Mój angielski i Hesiego nie jest jakiś na wysokim poziomie. Igor tutaj jakby wygrywa w tej materii, więc po hiszpańsku od początku gadaliśmy i tak ciągle się porozumiewamy. Kto według was jest największym magikiem w Ekstraklasie i dlaczego jest to Jesús Jiménez? Szczerze? ¿Quién es el mejor mágico en Ekstraklasa y por qué eres tú? O sea, es una pregunta con respuesta casi. Yo soy yo, el más mágico. Sí. No sé, su opinión. No sé qué decir a eso. Yo tampoco comparto. Czyli nie zgadzają się. Nie rozumiem. Nie rozumiem. No, pytanie, czy to jest właśnie od tych kobiet, czy od kibiców? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tak. No w treningach myślę tutaj wpierw, zanim cała Polska się o tym dowiedziała, to myślę, że tutaj drużyna potwierdzi, że gdzieś tam Hes już to pokazywał w treningach, bo tą jakość od początku pokazywał, jednak nie potrafił tego przebić na boiskach ekstraklasowych. Dopiero chyba w Hrubieszowie się odblokował na Pucharze Polski i od tego czasu myślę, że jak sobie wspominam, już było tylko lepiej. Dokładnie to. Dokładnie. To nie na mnie. Czy Jesús wie o istnieniu hashtag oficjalni chuligani Jesusa Jimeneza? I co myśli o tym fanklubie? Będziemy? Que si, es un club oficial, no? Que si le sigo, si... ¿Qué piensas del club? No lo sigo. Este fanclub. No lo sigo, bro, joder. Que sigan. Pero tienes que seguir, cabrón. Si no sigas tú, ¿quién va a seguirle? Un club de fans, cabrón. Un club. ¿Ton mil fans? Dos. Tu padre i tu madre. Ilu ich jest? To mama i tata, tak zależy. Kroku. A, i pies jeszcze. Nie, tutaj. A masz animales, que moja pies. Tak. Zadowolony, cieszysz się z tego, że masz takich kibiców i chyba to jest pozytywne dla ciebie, nie? Komu? Que si estás contento, de... A, sí, joder. Muy guay, no? Fijaj. Te sigue la gente y te apoye. Bien. Do Igora. Zadanie. Spróbuj wymówić te zdanie.
pues intenta decir esta buena frase. Co potrzeba, żeby do sestre Szczelenia. Si et sevia. Ah, esto es un trabalenguas, qué puta. Esto es fácil. ¿Qué es fácil? No sé ni qué está fácil. Si et sevia, tremiam cego, cisti, dien, na celisten, trebie. A ver, léelo tú ahora. Dokładnie, to jest to. Cóż potrzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w drżysty dzień na strzelisty drzewie? Nie jest łatwo, nie? No nie jest łatwo. Już tutaj wyszukane zdania. Co to znaczy? Ale ken necesita un tirador para tirar. Pero esto no sé qué es. Chiste en una día que está lloviendo mucho. En un árbol, pero strzelisty. Też nie potrafię wytłumaczyć niektórych słów, szczerze mówiąc. Tutaj próbuję dwoje się i troje, ale nie jest to łatwe. No myślę, że taka zagadka i kolejna lekcja. W tym tygodniu nie mają lekcji polskiego, no to akurat już była kilka minut lekcji polskiego dla Igora. Dobrze, no to tutaj chyba tyle jest tych pytań. Dziękujemy za pytania. Zapraszamy do kolejnego odcinka Zapytaj Górnika, którego gośćmi będą Paweł Bochniewicz i Tomasz Loska. No i zachęcamy do zadawania pytań pod filmikiem. Dziękujemy. Dziękujemy. Papa. Niños, solo. Ya no se han jodido. ¿Para los niños? Pues por favor, escucha. Para los niños, todo. Dar ejemplo. Graba de aquí para aquí, ¿vale? Ahí, por favor, de aquí.